Nie znam chyba nikogo, kto by nie lubił placków. Są osoby, które nie lubią na przykład placków ziemniaczanych, ale uwielbiają naleśniki. Także placki to chyba nasze narodowe danie, bardzo często występujące w naszych domach. Dzisiaj będą to placki takie, które ja bardzo często robię w swoim domu na śniadanie. Będą to placki ryżowe z owocami i bitą śmietaną. Co wy na to? Wczoraj na obiad miałem naprawdę bardzo dobry ryż. Zostało mi go trochę i żeby się nie zmarnował, to pomyślałem, że na śniadanie przygotuję placuszki ryżowe. Bardzo proste w wykonaniu, bardzo szybkie i na pewno każdemu zasmakują. Jeżeli będziecie gotować specjalnie ryż do tych placuszków, to może się trochę rozgotować. Ja mam akurat bardzo ładny, sypki, ale jest miękki. To jest bardzo ważne. Do miski dorzucam 2 jajka. Kwaśną śmietanę. Teraz będę wsypywał mąkę. Starajcie się dodawać po jednej łyżce. Taka konsystencja będzie ok. Wy możecie użyć cukier wanilinowy, możecie użyć laski wanilii. Ja dodam mój cukier waniliowy, wymieszam. I słuchajcie, to będzie taka bardziej słodka wersja tych moich placuszków ryżowych. Do tego możecie dodać starte na tarce kwaśne jabłko, odrobinę cynamonu i wtedy będą pyszne, ryżowo-jabłkowe placuszki. Ciasto czeka? Na patelnię klarowane masło? Myślę, że 2 łyżeczki na początek starczą. Ja na moje dzisiejsze śniadanie wymyśliłem sobie placuszki ryżowe, ale nasza playlista z daniami na śniadanie jest naprawdę, naprawdę dość długa, także możecie sobie zerknąć na nią. Jedna łyżka ciasta, żeby nie były za grube. Rozkładam ładnie i one mają taki, jak dla mnie, idealny kształt i idealną grubość. Jeżeli się decydujecie na większe placki niż moje, to temperaturkę wtedy zmniejszcie troszeczkę dłużej, z obu stron ładnie, żeby się smażyły na ładny złoty kolor. Ja lubię takiej właśnie wielkości. Jeżeli chcecie zrobić bardzo eleganckie śniadanko i chcecie, żeby były idealne, to do smażenia możecie wykorzystać takie okrągłe wycinaki, jeżeli macie. Wtedy te placuszki będą bardzo eleganckie. Jak dobrze poszukacie, to znajdziecie na pewno na kuchni Lidla placki, które smażę w takich krążkach. Pięknie wyglądają. Z obu stron są złote. Z jednej strony na papier, z drugiej nadmiar masełka nam wchłonie ręcznik, ale wyglądają ładnie. Odrobinę bitej śmietany, do tego jeszcze maliny. Są naprawdę bardzo smaczne. Kinga przygotowała amerykańskie śniadanko. Zerknijcie do niej, co ona tam wymyśliła. Znając Kingę, na pewno coś dobrego. Musicie napisać mi w komentarzach, ile jesteście w stanie zjeść takich placków. Dla mnie myślę, że 3 będą ok, ale czy będzie ktoś z większą ilością? Piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo tego ciekawy. No i oczywiście nie zapomnijcie zaznaczyć dzwoneczka. W ten sposób będziemy przypominać wam o kolejnych super przepisach na kuchni Lidla. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć!